Czasem wpadki się zdarzają. Tylko jak sobie z nimi radzić? Nigdy nie wiecie, czy nie będą smakowały lepiej niż wstyd. Ale się wyspałam. Nowe opakowanie? Mam jeszcze mleko? Dzisiaj zjem z dużej miski. Albo w sumie obojętnie. Niech to. Jak mam zjeść śniadanie? Chyba muszę sobie darować. Chyba, że podejdę do tego kreatywnie. Tak, już wiem. Przebijcie opakowanie nożyczkami i odetnijcie przód. Zróbcie to samo z woreczkiem. Wlejcie mleko i rozkoszujcie się pysznym śniadaniem. No w końcu! Wow, pomysłowe, Vicky! Mogę się przyłączyć? Komu są potrzebne naczynia? Jabłko z cynamonem to moje ulubione połączenie. Zwłaszcza w wypiekach. Troszkę mleka. O, sorka. Mam ochotę na kawę. Luzik, tylko sobie pichcę. Ale za to coś pysznego. A! Ekspres! Ale poleciało. Jak to zmyć? Za gorące. To w sumie wcale nie jest takie złe. Jak mała blaszka do naleśników. Kto by pomyślał? Na bank dobrze smakuje. O tak, dawaj olej. Zaczynamy produkcję. To faktycznie wielofunkcyjny ekspres, który robi mini naleśniki. Wow, patrzcie tylko. Obracamy. Nieźle. Możesz się pospieszyć? Głodna jestem. Okej, prawie gotowe. Ale się zrobił stosik pyszności. Ślinka mi cieknie. Mi już dawno. Smacznego, kochana. Może i są małe, ale smakują mega dobrze. Zamawiał ktoś muffinki? Lepiej skosztuję, żeby sprawdzić, czy nie zatrute. Zmieszczę całą? Vicky, nie zapomnij oddychać. Nie przeszkadzaj jej, kiedy je babeczki. Ale pycha. Do tego idealnie słodkie. Co cię tak śmieszy? Mam coś na buzi? A, lukier. Dzięki, Bella. Dlaczego zawsze się muszę ubrudzić? Chyba znam rozwiązanie. Jeden szybki ruch. I macie muffinkową kanapkę. I już nigdy się nie upaćkasz. A smakuje tak samo niebiańsko. Świetny pomysł, Bella. Przekręcamy. I ciach! Kanapeczka. O tak, naprawdę pyszne. Zdrówko. To na razie. Smaczny ten sok. A, hej, Vicky. Ale mi się pić chce. Nalejesz mi trochę soku? Chyba wypiłam wszystko. Sorry, Vicky, nic już nie ma. Ale tak okropnie mnie suszy. Przykro mi. Jabłka? Czekaj, zaraz to załatwię. Daj mi tylko chwilę, ok? Najpierw włóżcie jabłka do zamrażarki. Aha. Cierpliwości. Zajmij się sobą, dobra? Później mi podziękuję. I czekamy. Z muzyką szybciej zleci. Gin, panie jabłuszko. Już czas. I jak tam? Tak, zamarznięte.
kiedy się rozmrożą, zobaczycie, że są bardziej miękkie. Czyli można wyciskać sok. Gołymi rękami. Patrzcie na te pyszności. Nie ma to jak świeży sok jabłkowy. Będzie jej smakować. Zdrówko! O wow, Bella! Wygląda pysznie. Uwielbiam świeży sok. Ale intensywnie orzeźwia. Już nigdy nie kupię soku w sklepie. Najlepszą rzeczą w lecie jest gotowana kukurydza. Vicky, obiad gotowy. Zrobiłaś kukurydzę? Ekstra! O-o, mamy problem. Chyba lepiej sobie odpuszczę. Mój ortodonta by mnie zabił. O, nie będziesz jadła? Nie dam rady z tym aparatem. To nie fair. Sorka. To może to? Też pyszne. Lepszy ryc niż nic. Ale nie jest tak samo soczyste. Patrzcie na nią. Mi została wykałaczka. Chociaż w sumie może się przydać. Pokaż mi to. Ciekawe, czy uda mi się je zebrać. Ha! Idealnie! O tak! Wow! Aparat nie zepsuje ci planów. Masz coś między zębami, Bella. Nie ma to jak babski wieczór. Kto to? Że co? Alex chce ze mną zerwać? Co ja takiego zrobiłam? Przecież jestem wymarzoną dziewczyną. Patrz, co mi napisał. Nie wierzę w to. Nie zasłużyłam sobie. Dobrze, że mam lody. Łyżeczka? Już dobrze. Zjedz i od razu poczujesz się lepiej. No już. Okej. Ile to stało w zamrażarce, Bella? Jak się wali, to po całości. Czekaj no. Roztapiaj się. Ech. Wiem, co może pomóc. Woda? Au, gorąca. Ale właśnie tego potrzebujemy. Zanurzcie lody w gorącej wodzie. Chyba gotowe. Zaraz jej się poprawi humor. Tak. Pyszne i kremowe. Proszę. Zjedz tyle, ile chcesz. Na pełnym mleku. Trzymaj, też zasługujesz. Zobaczysz, że zaraz poczujesz się lepiej. Podobały wam się nasze kuchenne haki? Podzielcie się nimi ze znajomymi i subskrybujcie kanał One to Free Go na YouTubie, jeśli macie ochotę na więcej.